Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Czyli dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje. Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak kiedyś ktoś słusznie zauważył, że nie trzeba chodzić do cyrku, gdy się mieszka w cyrku. Polska pod pisowskimi rządami, nie wiem, czy to jest cyrk, czy tragedia. W takim bardzo wielkim skrócie. Policja zgubiła drona za ponad 200 tysięcy złotych. Zgubili rakietę, którą odnaleźli po 5 miesiącach. I teraz szukają jakiegoś balona szpiegowskiego. I to tylko w jednym, można by rzec, tygodniu. Ale dzisiaj chciałbym się skupić głównie na tej rakiecie całej. I z tym wszystkim, co jest z tym, można powiedzieć, związane. Jest takie słynne powiedzenie Napoleona, że nie ma nic gorszego od stada lwów dowodzonego przez barana. Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to są lwy. Mówił pan. Wy sami sobie ocencie, sami sobie ocencie, przez kogo są dowiedzeni i kim jest pan minister Błaszczak. I tutaj chyba nie przesadzę, że można powiedzieć, że obecnie pod rządami fachowców z PiS po polskim niebie lata więcej rosyjskich rakiet, balonów niż samolotów z tego całego pisowskiego lotniska Radom Warszawa, czy Warszawa Radom, no jak zwał, tak zwał. Tak dla małego przypomnienia. Pamiętamy wszyscy przewodowo, rakieta zabija dwóch rolników. Bydgoszcz, rosyjska rakieta zdolna przenosić ładunki jądrowe, spada w lesie. W Rypinie szpiegowski balon tajemniczo znika, nikt go nie widzi, nikt o nim nie słyszy. W Warszawie dron wielkości szybowca nad lotniskiem Okęcie. Mija o 30 metrów samolot pasażerski. Kolejne samoloty, pomimo obecności tego tajemniczego drona, lądują nadal. Grozi to katastrofą. Co to za dron? Nikt nie wie. W październiku 2022 roku Błaszczak i Morawiecki ogłosił, że dzięki PiS powstała wielowarstwowa tarcza antyrakietowa. Czegoś tutaj nie rozumiecie, nie pojmujecie. No, powinniście czuć się w 100%, można by rzec, no, bezpieczni. No. Tak polskie niebo jest chronione, że się nawet mysz nie prześliznie. Rok 2023, 97 miliardów złotych. I czyli mówimy spadła. Tutaj o wielokrotnym zwiększeniu tych środków na obronność. To by wiedziała o jednej rzeczy. Tyle wydaliście na obronność i rakieta ruska spadła w Ukrainie. Minister Błaszczak wolał schować głowę w piasek i ukręcić łeb w sprawie, ponieważ wizerunkowo to źle wygląda. Bo minister obrony narodowej nie broni dzisiaj bezpieczeństwa państwa obywateli, tylko broni bezpieczeństwa politycznego partii rządzącej. Ten matrix polityczny, który nam zafundowali, który się zawiesza, generuje konflikty. Mało tego, przed chwilą przedstawiciel partii politycznej rządzącej mówi, że systemy nie zadziałały, procedury nie zadziałały.
O czym to świadczy? Dziś wywiad rosyjski dowiedział się, że w Polsce procedury nie zadziałały. To jest po prostu skandal. Minister Błaszczak powinien podać się do dymisji. Istnieje podejrzenie, że dowiedziały się wcześniej, bo ta rakieta i powinien odpowiadać za to, że nie dopełnił formalności. Prezydent powiedział, że dowiedział się o całym zdarzeniu 26 kwietnia, po 5 miesiącach. I tylko dlatego się dowiedział, że rakietę w lesie znalazła przypadkowo turystka. No, na litość boską. Mówiliście, że mamy najbezpieczniejsze niebo. I może o stanie bezpieczeństwa naszego państwa świadczy fakt, że inny minister w tym rządzie nosi w spodniach broń, bo może więcej wie o bezpieczeństwie niż wy sami. Jeszcze jedno, moi drodzy, małe przypomnienie. Przypominacie sobie, czym żyła Polska 16 grudnia? 16 grudnia to jest ten dzień, kiedy rakieta zdolna do przenoszenia bomby atomowej wleciała nad nasz kraj, przeleciała niemal pół kraju, spadła przez nikogo niezauważona rzekomo. No, nasi włodarze oczywiście kompletnie o niczym nie wiedzieli, nic nie słyszeli. Powiem wam, czym Polska żyła i powiem wam, dlaczego podejrzewam, że o tym no, udawali, że nie wiedzą. Bo nie wiem, czy pamiętacie, no zresztą ciężko to no, zapomnieć. Tydzień wcześniej, gdy ta słynna rakieta sobie przeleciała przez pół Polski, tydzień wcześniej nasz generał, szef policji rozpierdolił pół komendy głównej w Warszawie swoim granatnikiem w swoim gabinecie. Więc jak dla mnie, jak na mój gust, chcieli to wyciszyć, zamieść pod dywan, no bo pomyślcie, najpierw komendant rozpieprza pół komendy głównej, a potem ruska rakieta wlatuje na terytorium Polski, przelatuje sobie i nikt, no, nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszy. Cicho, szano. Ponownie pytanie, no, czy naprawdę czujecie się bezpieczni pod nie wiem, troskliwą opieką naszego kochanego rządu? Ale dobra, czort z tym, nie będę tu wypominał. To są moje zauważenia, że tak powiem, moje spostrzeżenia, przepraszam. Ale przejdźmy do konkretów, bo w tym wszystkim jest coś, co mnie, no, że tak powiem, lekko mówiąc, ubodło. Od ministra dowiedzieliśmy się, że to nie on jest odpowiedzialny za całe zamieszanie, ale ten generał, dowódca operacyjny. Witam serdecznie. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Minister rozkłada ręce. O niczym nie wiedziałem, słyszymy to wina wojskowych, ale szef sztabu generalnego mówi, że informacja była jednak przekazywana. Poinformowałem swoich przełożonych. Kiedy pan poinformował? Wtedy, kiedy ta sytuacja miała miejsce. Ja robię to, co mam w zakresie swoich obowiązków. Czy nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Nie. Szef sztabu dowodzi całym wojskiem. Dowódca operacyjny jest jego podwładnym, ale to on ma informować ministra. Coś tu nie zagrało. Może komunikacja z ministerstwem, słyszymy. Mógł mieć też taką sytuację, że właśnie nie było tego feedbacku z ministerstwa. Powiadomił swojego wojskowego przełożonego, czyli szefa sztabu. I tutaj takie zdublowanie informacji, nawet bym wskazywał na pozytywne. Minister zapowiada konsekwencje personalne. Największe uchybienia stwierdzono w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęciu działań poszukiwawczych. O znalezisku w lesie media piszą 26 kwietnia. MON i minister Ziobro potwierdzają to kolejnego dnia. W jeszcze kolejnym dniu dowódca operacyjny, teraz oskarżany przez ministra, już sugeruje, że znalezisko ma związek z wydarzeniem z 16 grudnia, gdy poderwane zostały samoloty wojskowe. Premier uzupełnia, po co je wtedy poderwano? Aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety. Wróćmy do generała, który mówił o poszukiwaniach. Używaliśmy nasze
śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze. Poseł Lewicy, powołując się na swoje źródła i pokazując zdobyte przez siebie zdjęcia resztek obiektu, mówi, że obiektu szukano, ale nie tam, gdzie trzeba. Służby szukały tej rakiety tylko pod Łodzią. To jest problem polegający na tym, że trajektoria została pogubiona. Generał mówi, że była zima. Wysoce nie sprzyjające warunki atmosferyczne. Tak czy inaczej, miejsce upadku zostało odkryte kilka miesięcy później przez przypadkową osobę, a jak twierdzi Lewica, pocisk balistyczny i media, Radio RMF czy Onet, spadła nieuzbrojona, choć mogąca przenosić nawet ładunki nuklearne, rosyjska rakieta. To jest kwestia bezpieczeństwa naszego nieba. No na Boga, przecież tę rakietę znalazła pani, która jechała na koniu. Wojsko obiektu ani nie zestrzeliło, ani potem nie znalazło. Premier twierdzi, że o sprawie dowiedział się dopiero pod koniec kwietnia, przy czym wyraźnie był pytany o wydarzenia z grudnia. Rakieta miała z zagranicy przez pół Polski przelecieć już w grudniu, uderzyć pod Bydgoszczą i no właśnie, kiedy dowiedział się pan o tym incydencie? Ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym, czyli to było pod koniec kwietnia. Jak mogło do tego dojść? I kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za całą sytuację? Pan minister Błaszczak, tchórz, taki wzorcowy przykład publicznego, politycznego tchórza, postanowił dzisiaj zwalić winę na ludzi w mundurach. Opozycja twierdzi, że sprawę wyciszano, bo jest kompromitująca. Powiedzcie mi, moi drodzy, gdzie my kurwa żyjemy? Ruska rakieta, która jest w stanie przenieść ładunek jądrowy, przeleciała przez pół Polski, a rządzący przez 5 miesięcy nie potrafili jej znaleźć. Powiedzieć to, że cyrk, to tak naprawdę no, nic nie powiedzieć. Nic dziwnego, że Ziobro biega z pistoletem w spodniach, skoro za bezpieczeństwo odpowiadają tacy ludzie jak Błaszczak. Gdyby szef MON miał odrobinę, chodzi tu o Błaszczaka, jeśli by miał odrobinę honoru, gdyby miał jakąś namiastkę jaj w spodniach, to jego dymisja od kilku godzin leżałaby na biurku u Morawieckiego. No ale do tego trzeba mieć jaja, po prostu trzeba mieć godność, a nie być po prostu moralnym karłem. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo tak go postrzegam. I zaraz postaram się wyjaśnić dlaczego. Bo jakby na to nie patrzeć, to jest no, olbrzymi problem wizerunkowy zarówno dla polskiego rządu, jak i dla polskiej armii. Minister Obrony Narodowej publicznie krytykuje trzygwiazdkowego generała na wysokim stanowisku. I to niestety pokazuje, że politycy starają się zmyć z siebie odpowiedzialność za tą skandaliczną sytuację. I tu jest, pamiętacie, jak pisowcy krzyczeli o wielkim szacunku dla munduru, że opozycja nie ma szacunku dla munduru. A jaki oni, kurwa, mają szacunek dla munduru, skoro dla ratowania własnej dupy chcą zrobić z trzygwiazdkowego generała kozła ofiarnego nieudolności zwykłego partacza, jakiegoś jebanego historyka, który się bawi w wojsko. I tylko chyba w tym pisowskim ciemnogrodzie jest możliwe, że wystrzelenie pocisku rakietowego w stronę Polski z terytorium Rosji powoduje kryzys wizerunkowy, który próbuje załagodzić się, odwołując doświadczonego generała. Takie coś to tylko może chory umysł pisowca wpaść, bo nie wyobrażam sobie, no weźcie teraz powiedzmy, czy za Tuska, no Tusk taki zły, taki, tamto źle zrobił, sram to źle zrobił. Ale przypomnijcie sobie, podajcie mi choć jeden przykład. Czy za Tuska coś takiego było? Mało tego. Przypomnę wam coś z początków rządów PiS-u, bo zwolennicy PiS pewnie już sobie to wymazali z pamięci. Czy za Tuska, czy Tusk wysyłał pomocnika aptekarza do siedziby NATO w Warszawie, by ten się włamał do tej siedziby, pruł kasy pancerne, wynosił tajne dokumenty, nie wiadomo po co, nie wiadomo dla kogo?
To jest właśnie obraz pisowców. Oni teraz się lansują na tych, że oni budują armię, że szacunek dla munduru. Jaki oni mają szacunek dla munduru? Oni mają szacunek dla garnituru, dla swojego garnituru, ale z pewnością nie dla munduru. Raport z tego zdarzenia został przekazany do BBN-u. BBN jest w tej chwili dysponentem tej sprawy. Rozumiem, ale panie Misze, dobrze, ja to wszystko wiem. Czy no właśnie mam wrażenie, że nie i dlatego moja informacja jest nową informacją dla słuchaczy i dla państwa. Zaraz posłuchają państwo ministra obrony, która obciąża wojsko, ale ja chcę pana zapytać o tę policję. Czy w grudniu, kiedy patrol policji szukał rakiety, której wcześniej nie znalazły myśliwce i... Protestuję. Nie było polecenia szukania rakiety. A czego szukaliście? Właśnie o to chcę pytać. Bo nie było informacji o tym, panie ministrze, Jaki jest charakter zdarzenia lotniczego, incydentu lotniczego, o jaki został poproszony. Ostatnie pytanie, pozwoli mi pan zadać. Czy wyście wiedzieli jako MSW, czy szefostwo policji wiedziało w grudniu, czego szuka? Szukało w grudniu szefostwo policji, znaczy nie tyle szefostwo policji, co dowódca z tego centrum operacyjnego, który kontaktował się z określonym komisariatem policji, prosił o potwierdzenie, czy został odnotowany incydent lotniczy. I to było te zadanie. Jak mówię, wszystkie prośby, o które... Dobrze, że tam nie było żadnego ładunku, wszystkie, bo policja wyszukała, gdzie wybuchło. Błaszczak na czwartkowej konferencji prasowej, a bardziej na konferencji wybielającej siebie, stwierdził, że dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując ani jego, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych służb o szczątkach rakiety znalezionych w lesie pod Bydgoszczą. Dodał, że w sprawozdaniu operacyjnym z 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej, co jak się później okazało, było nieprawdą. Procedury i mechanizmy reagowania w takiej sytuacji zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się ze swoich obowiązań, powiedział Błaszczak. Tylko teraz moje pytanie odnośnie tych bzdur tego moralnego karła, tchórza. Skoro polskie i natowskie myśliwce zostały poderwane, jakim cudem rząd o tym nie wiedział, że coś leci, że samoloty natowskie zostały poderwane. Wiedziała o tym Ukraina, wiedziało o tym NATO, wiedziało o tym wojsko. Kurwa, a Błaszczak z Morawieckim nie wiedzieli nic. No, cuda na kiju, powiem wam. Kiedyś ktoś też powiedział, że kłamać to też trzeba umieć. No, pisowcy umieją kłamać, ale powinien troszeczkę przemyśleć to, co mówi, żeby tego kłamstwa miały jakiś sens. Poza tym, nie wiem jak wy, ale ja osobiście prędzej uwierzę doświadczonemu generałowi niż politycznej pacynce, marionetce Kaczyńskiego, który próbuje ratować swoją dupę, bo tak naprawdę jest nieudolnym ministrem i zwykłym partaczem, a szukając kozła ofiarnego w tak doświadczonym generale, tak wysokiej rangi, trzygwiazdkowy generał, jest naprawdę już poniżej mułu. To jest właśnie taki obraz typowego szacunku dla munduru w wykonaniu PiS. I ta cała sytuacja... Tak, minister obrony narodowej publicznie krytykuje generała na wysokim stanowisku. To tak naprawdę pokazuje niestety, że ci politycy starają się zmyć z siebie odpowiedzialność za tę skandaliczną sytuację. Zwłaszcza, że generał Andrzejczak informował wcześniej, że przekazał odpowiednie informacje do ministra i premiera. Jaki jest efekt tych działań? Rosja wyszczeliwuje rakietę w stronę Polski.
Prawdopodobnie dlatego, że jest wadliwa i zawodzi system kierowania, spada pod Bydgoszczą. Jaka jest reakcja polskich polityków? Nie ma żadnej reakcji, żadnej informacji w prasie. Wszystko zostaje zamiecione pod dywan. Norma, standard. Teraz, nazwijmy to kierownictwo, oskarża o wszystko i znajduje kozła ofiarnego w osobie generała, który jest notabene bardzo szanowany w wojsku. Jest bardzo doświadczonym generałem. Powiem wam tak, wystarczy pocisk w stronę Polski, żeby odwołać, bynajmniej tak Błaszczak sugeruje, odwołać szanowanego i doświadczonego generała. Tak jest właśnie zarządzana polska armia. Zmieszają z błotem, zmieszają z gównem doświadczonego, szanowanego generała tylko po to, żeby uratować swoją tchórzliwą dupę. To jest właśnie szacunek dla munduru w wykonaniu PiS i to będę powtarzał, bo taka jest niestety smutna prawda. Pan minister Błaszczak, tchórz, taki wzorcowy przykład publicznego, politycznego tchórza, postanowił dzisiaj zwalić winę na ludzi w mundurach. Postanowił przede wszystkim wmówić Polkom i Polakom, że w grudniu ubiegłego roku, i używam tutaj jego słów i informacji, która pochodzi od niego, rosyjska rakieta naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Rakieta, która jest przygotowana między innymi do przenoszenia ładunków jądrowych. Że poderwano polskie lotnictwo i natowskie samoloty. W związku z tym, że ta rakieta znalazła się nad naszym terytorium. Następnie ta rakieta w tajemniczy sposób się rozpłynęła. Nie wiadomo gdzie spadła. I on, pan Błaszczak, mówi, że nic na ten temat nie wiedział. Znaczy, że rosyjska rakieta, natowskie samoloty, polskie samoloty, zagrożenie pierwszego stopnia, a minister obrony narodowej mówi, że on nic nie wiedział. Premier nam mówi, że dowiedział się o tym prawie 4 miesiące później, w kwietniu. Prezydent Duda na wszelki wypadek w ogóle nic nie mówi, zwierzchnik sił zbrojnych. Słuchajcie, ja mówię te dramatyczne rzeczy i no, słyszę śmiech, ale to jest przecież śmiech rozpaczy. Nie? Bo tak naprawdę, znaczy tak, gdyby to był kabaret, to można byłoby się śmiać. Ale to nie jest kabaret, to jest dramat. I można to, tak powiedziałem, nazwać operacja kozioł ofiarny, czyli rzucono na polityczne pożarcie generała Piotrowskiego, jednego z najmądrzejszych, najbardziej pracowitych, jednego z najbardziej szanowanych generałów w Wojsku Polskim. Świetnego dowódcy operacyjnego i taki, nie chcę używać epitetów na Błaszczaka, ale taki moralny karzeł tylko po to, żeby uratować swoją własną dupę, załatwia nam jednego z trzech najważniejszych generałów w Wojsku Polskim. Powiem wam, brak słów, bo to mniej więcej wychodzi tak. Błaszczak dał dupy, wrzuca pod przysłowiowy autobus generała Piotrowskiego, a sobie nie ma nic do zarzucenia. Standard, norma, pisowski, kurde, styl. Ja osobiście nie wierzę, że wojsko tak sobie przestało szukać wraku ruskiej rakiety, która przeleciała nad połową kraju. Bo dlaczego? Dlaczego mieliby to zrobić? Fakt jest taki, że po 5 miesiącach zatajania tego faktu Błaszczak otwarcie fałszuje rzeczywistość i próbuje zrzucić całą odpowiedzialność na wojsko i na konkretnego generała. Twierdzi, że o rakiecie nic nie wiedział, a
z obowiązków nie wywiązał się dowódca operacyjny. No, żeby nie nazwać tego skurwysyństwem, to powiem delikatnie, bez wstyd i tupet, no bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, jest na ćwiczeniach Anakonda, ale odniósł się do zarzutów kierowanych do niego przez szefa MON. Ja każdego dnia staram się wywiązywać ze swoich obowiązków. Wicepremier Mariusz Błaszczak oskarżył go o zatajenie informacji o rosyjskiej rakiecie, która w grudniu spadła w lesie koło Bydgoszczy, ale jej resztki znaleziono dopiero w kwietniu. Nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Generał nie powiedział niczego wprost, apelował o rozsądek. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki. Wicepremier Błaszczak sugerował dymisję generała. Po południu prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, dymisji w armii nie będzie. Jednocześnie w komunikacie czytamy, że prezydent, podobnie jak szef MON, nie został poinformowany o naruszeniu granic przez rakietę w grudniu, lecz 5 miesięcy po jej upadku, w kwietniu, wtedy, kiedy znaleziono jej szczątki. Pan prezydent będzie sprawę analizował spokojnie. Ani prezydent, ani premier nie dostali jeszcze od szefa MON raportu z kontroli w armii. Jeżeli Rosjanie zobaczą, że wysłanie przypadkowe jednej rakiety, która spadła na las, powoduje, że tracimy jednego z najlepszych generałów w Wojsku Polskim, dowódcy operacyjnego, to te rakiety co chwila będą wlatywać w naszą przestrzeń powietrzną. Donald Tusk żąda głów. Pierwszą decyzją, jaka powinna w sobotę lub niedzielę zapaść, to jest oczywiście dymisja ministra Błaszczaka. Platforma składa też zawiadomienie do prokuratury przeciwko wicepremierowi. Minister Błaszczak utracił zdolność do kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej. Nie ma żadnych decyzji co do zmian w rządzie, to jasno trzeba podkreślić. Jeżeli doszło do jakichś błędów ze strony niektórych przedstawicieli Wojska Polskiego, to ten raport wskazuje na konkrety w tym obszarze i tak, jeżeli będą jakieś podejmowane decyzje, to wewnątrz samych struktur wojskowych. Rakieta, a właściwie pocisk H-55 został wystrzelony w połowie grudnia, najprawdopodobniej z rosyjskiego bombowca znad Białorusi. Nie był uzbrojony, ale ma zdolność przenoszenia głowicy atomowej. Co do diabła może być większym zagrożeniem dla naszego kraju? Co robiły w tym momencie wszelkie służby? Co ze wszystkimi zapewnieniami, że polskie granice są bezpieczne? Cały nadzór nad armią nie działa, armia de facto nie funkcjonuje. Lewica apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Według ministra obrony wojsko wychwyciło na radarach rakietę, powiadomiono NATO i poderwano myśliwce, ale szukano jej tylko przez kilka dni, bo spadł śnieg. Ta rakieta nie została ani zestrzelona, ani znaleziona. Błędem było zaniechanie poszukiwań. Leży takie reagowanie kryzysowe, czyli zarządzanie kryzysem w krótkim czasie, w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym, który mamy przy granicach. Rakietowy incydent bada gdańska prokuratura. W lesie koło Bydgoszczy wciąż można znaleźć pozostałości po upadku tego obiektu. Pozwólcie, że już nie będę tego komentował, bo nie chcę za dużo epitetów na tego moralnego karła wylewać. Jeszcze tutaj przypomnę, bo standardowe, to jest też już norma, standard i to nie jest też żadne zaskoczenie. Jeśli chodzi o wojsko, PiS przyjął obronę, no oczywiście atakując Tuska i o zaniedbaniach Tuska względem armii, o rozbrajaniu polskiej armii. I tu już na koniec chciałbym coś przypomnieć. Tylko zanim przejdę już do tego końca, do puenty tego filmu, chciałbym, żebyście posłuchali wystąpienie generała odnoszące się do właśnie wypowiedzi Błaszczaka. Myślę, że warto posłuchać. Nie jest długa wypowiedź. Posłuchajcie, a potem przejdę właśnie do podsumowania już. Szanowni Państwo, dzień dobry. Mówię do Państwa z miejsca kierowania ćwiczeniem Anakonda i dowodzeniem dowództwa operacyjnego rozmieszczonego w północnej części Polski. Mówię do Państwa dlatego, że w ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji
od ludzi, którzy mówią do mnie, piszą do mnie o tak zwanej, najczęściej pojawia się stwierdzenie, burzy medialnej, jaka zapanowała w przestrzeni. Mówię do Państwa w istotnym dla Polski, dla Sił Zbrojnych momencie określonej sytuacji bezpieczeństwa. Za wschodnią granicą mamy wojnę w Ukrainie, która nie wiadomo ile czasu jeszcze będzie trwała i w jaki sposób będzie się toczyć. Mamy cały czas zdeterminowanego przeciwnika, który podsyła nam migrantów. Mamy cały czas dużą aktywność zbrojną, wiele ćwiczeń i realizujemy wiele dla poprawy bezpieczeństwa Polski. Mówię do Państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Apeluję do Państwa, abyśmy byli silni, skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam. Od momentu września 2018 roku, kiedy przyjmując obowiązki, powiedziałem, że świadom jestem zagrożeń, niebezpieczeństw i nie ustanę nigdy w dbaniu o bezpieczeństwo naszego narodu, naszego kraju, naszych obywateli. Od tamtego dnia, każdego dnia staram się wywiązywać ze swoich obowiązków. Chcę Państwa też zapewnić, mam taką wiedzę i świadomość, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy każdego dnia robią dokładnie to samo. Wstając rano, patrząc w lustro, pytają się, czy zrobili wystarczająco dużo, czy zrobili wszystko dla bezpieczeństwa państwa. I którzy każdego dnia starają się być coraz doskonalsi, coraz lepsi, żeby zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, aby Polska była bezpieczniejsza i stabilniejsza. Wierzę głęboko, że żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich rodaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i że nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to z góry dziękuję. Natomiast jako kierownik ćwiczenia Anaconda 23 chcę bardzo wszystkim podziękować, przede wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom i osobom zaangażowanym w ćwiczenie za maksymalne poświęcenie, które obserwuję wszędzie. Polakom natomiast i wszystkim tym, którzy przebywają na terenie Polski za okazane wyrazy wsparcia, solidarności z wojskiem i podziwu dla naszego codziennego wysiłku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. No okej, niech każdy wyciągnie wnioski sam, kto ma rację, generał czy Błaszczak. I tak obiecałem na koniec jeszcze chciałbym tutaj wyjaśnić kilka spraw, bo tak mówiłem, pisowcy bardzo lubią mówić o zaniedbaniach Tuska względem armii. I tak się zastanawiam, mówiąc o tych zaniedbaniach, czy mają na myśli anulowany na przykład przez Macierewicza zakup 60 śmigłowców bojowych Karaka. Może anulowany zakup Patriotów, które Tusk kupił wcześniej w większej ilości i taniej. Może by wypadało przypomnieć, jaki sprzęt bojowy dla Wojska Polskiego zakupił na przykład Macierewicz.
może no, samoloty dla rządowych VIP-ów. Takie to było dbanie o bezpieczeństwo. A jakie zakupy planował między innymi Błaszczak przed agresją Putina, no bo są rzeczy ważne i ważniejsze oczywiście, nie? Pamiętacie właśnie planowany zakup, kilkadziesiąt miało być ołtarzy mobilnych dla wojska, no to jest przecież niezbędne do obronności kraju. A że teraz, po wybuchu wojny na Ukrainie, obudzili się i kupują coś, co się da tak naprawdę, solidnie przepłacając, bez przetargów, bez testów, bez konkursów, to tak można powiedzieć, żadna ich zasługa. W obliczu wojny na Ukrainie każdy rząd robiłby podobne zakupy, choć podejrzewam, że bardziej z głową niż pisowcy. I tak naprawdę taki mały apel do pisowców, by Polakami sobie gęby nie wycierali, bo nikt ich do tego nie upoważnił, no z wyjątkiem oczywiście pisowskich wyborców. No, ja już mówię Polakami, ja już nie wspomnę, by taki Błaszczak czy inny nawiedzony pisowiec nie wycierał sobie mordy polskimi generałami, którzy są szanowani i przede wszystkim doświadczonymi generałami. Moi drodzy, oczywiście, jak zawsze jestem bardzo ciekaw, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, jakie macie zdanie. Ja, jak zawsze, przedstawiłem tutaj swój punkt widzenia i liczę na to, że wy przedstawicie swój punkt widzenia. Dla mnie to tylko jest taka namiastka właśnie rządów PiS. Ja już nie raz mówiłem, że w PiSie jest tak, że coś z Partolą i każdy, ale to każdy będzie winny, tylko nie oni. Jak widzicie, moje słowa się potwierdzają. Tutaj na przykładzie Błaszczaka nawet nie zawahają się zrobić z doświadczonego, szanowanego generała, trzygwiazdkowego generała, kozła ofiarnego, byle ratować swoje żałosne dupska. I powtórzę się, mam nadzieję, że Polacy w końcu otworzą oczy i pogonią tą bandę na cztery wiatry przy najbliższych wyborach. I nawet te 800 plusy i te inne, o tym będzie materiał oczywiście, o tych obietnicach, rozdawiennictwie, no znajdzie się kilku, znaczy kilku w cudzysłowie oczywiście, znajdzie się kilku, którzy no, dadzą się kupić za ich własne pieniądze, no naiwnych w Polsce nie brakuje, tym bardziej pazernych, także a tutaj Kaczyńskiemu trzeba przyznać jedno, że jest mistrzem w tym, że nie dość, że okrada tych swoich wyborców, oni mu za to jeszcze płacą i biją brawo. Tutaj Kaczyński no, rozegrał to po mistrzowsku. Ale wracając do tematu, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, jak zawsze. Ja wam już bardzo dziękuję. No i jak zawsze do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. To jest nasza siła! Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. I chcę też wyprowadzić policję na ulicę. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego porządku, bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. Wystarczy cztery ziobra i Polska będzie dobra. Gdy
Ziobro, zbierze żniwo, nadejdzie czas na prawo i sprawiedliwość.